Nowa Sól, środa, godzina 22. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli jak co noc patrolują ulice miasta. Nowa Sól to miejscowość pełna zawiłych uliczek, starych kamienic, zakamarków. Patrole tych miejsc to nie lada wyzwanie. Funkcjonariusze otrzymują wezwanie pod jedną z kamienic centrum miasta. Sąsiedzi skarżą się na grupę głośno zachowującej się młodzieży. Tego typu wezwania są bardzo częste. Młodzi ludzie nie mają pomysłu na spędzanie wolnego czasu. Piją alkohol i przesiadują na ulicach, głośno się zachowując. U siebie? Ja tu nie zbluję. A ta kamera potrzebna? Potrzebna. Światło dają. Światło? Ja sobie zbluję sam. Proszę tutaj. Panowie sąsiedzi tutaj się skarżą na was, że zakłócacie spokój. Ja dopiero wszedłem. Co jest? Całe zgłosy nie było. To czekaj. Rejs ze kieszeni. Grzecznie będzie. Tak. Podnieś głowę do góry. Ale ja nie chcę, żeby kamerę walić. Nie będzie widać ciebie. Ja sobie nie życzę. Są to osoby dobrze znane funkcjonariuszom. Często spotykają ich podczas interwencji. Należy jednak sprawdzić i spisać ich dane. Może się okazać, że któryś z chłopaków jest poszukiwany. 80 lat. Młodzi ludzie zostają pouczeni i otrzymują polecenie rozejścia się do domu. Trwa dalszy patrol ulicami Nowej Soli. Po około 20 minutach dyżurny zgłasza wezwanie od ekspedientki jednego ze sklepów, otłuczonych zniczach w okolicach cmentarza. Okazuje się, że jest to niedaleko miejsca, gdzie przed chwilą zostali spisani młodzi mężczyźni. Może zapytam się, kto tu zgłaszał? Po chwili spotykamy starych znajomych. Nie, staliśmy na rogu, leciały znicze. Leciały, to są znicze, tak? Tak. Oczywiście nie wiecie kto, tak? Okazuje się, że ktoś rzuca przez płot z terenu cmentarza szklane znicze. Jest to popularne i regularne zajęcie młodych wandali. Policjanci rozpoczynają akcję poszukiwania sprawców. To wjeżdżamy na cmentarz. Ja pojadę tutaj wzdłuż i od Brzozowej tam od tyłu wejdę. Ty tam na cmentarz. Dobra. 32, ponownie pani ze sklepu. Tak, wiem, że to nie są butelki. Ekipa siedzi na cmentarzu i słyszamy. Trzeba dokładnie spenetrować teren nekropolii. Sprawcy mogą się jeszcze znajdować na miejscu zdarzenia.
Wandale zostawili po sobie pobojowisko. Niestety nie udało się złapać nikogo na gorącym uczynku. Policjanci dobrze wiedzą, że sprawcami są spisani wcześniej pod jedną z kamienic młodzi mężczyźni. Nie mogą jednak tego udowodnić. Jest to swoista gra między funkcjonariuszami a młodzieżą. To ich sposób na miejską nudę. Nie mam dać sobie. Przecież ja nie mówię, że coś zrobiłem. Panie Włoszy, wiem, że pan ma dość problemów, ale same się nie zrobiły z nikogo. No wiem, dlatego... No, sam pan... Ale już starczy, wie pan co dziś. Patrol otrzymuje wezwanie do kolejnego zgłoszenia. Tym razem pod jednym z barów leży bardzo pijany mężczyzna, który nie jest w stanie o własnych siłach dojść do domu. Policjanci przystępują do interwencji. Jak pan się nazywa, panie szanowny? Obywatel. Dokument? Masz dokument? Nie. Jak się pan nazywa? Okazuje się, że mężczyzna ma ponad 4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Konieczne jest powiadomienie pogotowia i pomoc lekarska. Tak duże stężenie alkoholu może zabić. Mówi, że jest 4 promili na wydechu. Zabieramy. Lekarz podejmuje decyzję o zabraniu mężczyzny do szpitala, gdzie zostanie mu udzielona niezbędna pomoc. Około 93 właśnie dla jego koleżki. Też tacy? Nie, szanowni. No. Połowa? On dokumentów nie ma, także jako MK, nie?